Cześć. Jeżeli podobnie jak ja jesteś tak zwanym fotografem hybrydowym, to znaczy oprócz tego, że fotografujesz, to jeszcze filmujesz, to z całą pewnością będziesz zainteresowany dobrze działającym i dobrze pomyślanym zestawem mikrofonów bezprzewodowych, takich, które można sobie wpiąć w kołnierzyk albo w klapę marynarki albo w kurtkę i nie przejmować się zupełnie odległością od kamery. Nie jesteś wtedy ograniczony jakimś mikrofonem stacjonarnym, który sobie stoi na statywie albo na tyczce. Nie jesteś ograniczony długością kabla mikrofonu lavalier, który masz podłączony do swojego aparatu czy kamery. Możesz sobie po prostu swobodnie chodzić. Bardzo się to przydaje. Oczywiście przydaje się to też na przykład wtedy, kiedy trzeba nagrać wywiad albo po prostu rozmowę jakichś dwóch panów, którzy rozmawiają ze sobą na jakieś ciekawe zapewne tematy. Dlaczego dwóch? Dlatego, że zestaw, który chcę Wam dzisiaj pokazać, przedstawić, zaprezentować i odrobinę przetestować, składa się właśnie z dwóch nadajników, z dwóch mikrofonów i odbiornika. Ale do szczegółów technicznych to jeszcze dojdziemy. W tym miejscu należą się specjalne podziękowania dla sklepu Mitoja, który po prostu przysłał mi to, wypożyczył do testów. Dzięki serdeczne. A zestaw, o którym mowa, to Seven Rims DW30. O, teraz chyba lepiej widać. Pokazuję Wam pudełeczko, które jest nie tylko etui, ale które pełni też funkcję ładowarki. Świetny pomysł. Co więcej, jeżeli sobie otworzymy pudełeczko, to zobaczymy, że odbiornik, który jest po środku, który znajduje się po środku, pokazuje nam jednocześnie stan naładowania wszystkich trzech jednostek, czyli dwóch nadajników i odbiornika. Co więcej, z przodu mamy tutaj takie, może to widać, potem pokażę jeszcze wyraźniej, mamy taki wskaźnik z niebieskimi kropkami, który pokazuje stan naładowania tego, co stanowi właściwie ładowarkę, czy też powerbank, dlatego że to jest właściwie powerbank, a nie ładowarka. Z tyłu jest wejście, dzięki któremu możemy sobie naładować to i później znajdujący się w środku powerbank ładuje odbiorniki i nadajniki. Świetne rozwiązanie, którego brakuje w systemie, którego ja używam na co dzień, mianowicie Rode Wireless Go 2. Tam mamy podobny zestaw, to znaczy są dwa nadajniki wraz z mikrofonami plus odbiornik, natomiast nie ma tego typu etui ładnego, jest takie materiałowe i nie ma żadnej formy ładowarki. W przypadku Rode musimy sobie nasze nadajniki i odbiornik ładować po prostu przy użyciu ładowarek do telefonów. Nie możemy nawet kupić ładowarki dedykowanej. Rode o tym nie pomyślało. Wielka szkoda. Tymczasem Seven Rims pomyślało i zrobiło to w moim przekonaniu naprawdę fajnie. Ale żeby być troszkę bardziej szczegółowym, jeżeli chodzi o wyposażenie tego zestawu, no to właśnie muszę Wam opowiedzieć, co się znajduje w całym zestawie. A więc oprócz dwóch nadajników wraz z mikrofonami odbiornika, etui ładowarko powerbanku, mamy również dołączone dwa bardzo fajne, jak się okazało w testach, mikrofony typu lavalier. Widać? Dwa futerka przeciwwietrzne. Dwa kable do podłączenia. Jeden służy do podłączenia do aparatu, a drugi do telefonu bądź komputera. Oraz kabel, który służy do ładowania naszego powerbanku, czy też etui, oraz przesyłu danych. Mamy też instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną wraz z naklejką z symbolem producenta. I muszę Wam powiedzieć, że to wyposażenie jest zaskakująco bogate, dlatego że jeżeli chcielibyśmy na przykład w konkurencyjnym Rode użyć tego rodzaju mikrofonu lavalier, to nie mamy go w zestawie, musimy go sobie dokupić osobno. Ale do cen to jeszcze dojdziemy. Co warto wiedzieć, jeżeli chodzi o funkcjonalność tego zestawu? Może on pracować w trybie mono, stereo albo w tak zwanym trybie bezpieczeństwa. Na czym to polega? W trybie mono, bez względu na to, czy mamy aktywny tylko jeden mikrofon, czy oba te mikrofony, bądź tylko jeden, nagrywają się na obie ścieżki w naszym aparacie. Nawet jeżeli nagrywamy sygnał mono, to jest on obecny na obu ścieżkach, lewej i prawej.
Ale może mogą nasze mikrofony też i cały system działać w trybie stereo. Wtedy jest tak, że jeden mikrofon nagrywa się na jedną ścieżkę, na przykład na lewą, a drugi się nagrywa na drugą ścieżkę, czyli na prawą, i następnie w postprodukcji sami musimy sobie ustawić w panoramie te ścieżki. Może zechcemy mieć obie ścieżki w mono, może zechcemy je mieć lekko właśnie rozstawione w panoramie, to już jest kwestią gustu, kwestią naszego wyboru, natomiast mamy wtedy możliwość zupełnie niezależnej obróbki jednej ścieżki dźwiękowej i drugiej ścieżki dźwiękowej, niezależnie od siebie, co jest bardzo wygodnym i często najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku, gdy nagrywamy osoby, no dwie osoby naraz, gdzie czasami jedna mówi, a potem druga mówi, ale często się te wypowiedzi przeplatają. Wtedy zdecydowanie lepiej jest mieć dwie ścieżki nagrane osobno, zupełnie niezależnie od siebie. Natomiast tryb bezpieczeństwa polega na tym, że bez względu na to, czy mamy aktywowany jeden mikrofon, czy też oba mikrofony, to nagrywają się wspólnie na jedną ścieżkę z taką samą głośnością, lewą, a na prawą o 6 dB ciszej. I służy to temu, żeby nam się po prostu nie przesterował ten główny, najważniejszy sygnał. Ten drugi sygnał, cichszy o 6 dB, jest sygnałem zapasowym. Dany tryb działania wybieramy sobie w odbiorniku. Włączamy go takim przyciskiem, który znajduje się tutaj na panelu przed nim. Przez przyciśnięcie przez dłuższą chwilę włącza nam się i widzimy, że w tej chwili jest w trybie stereo, jest ustawiony w trybie stereo. Poprzez jednokrotne przyciśnięcie zmieniają nam się kolejne tryby. W tej chwili mamy tryb safety, czyli właśnie tryb bezpieczeństwa, a obecnie tryb mono. Ale dochodzimy tutaj do pewnej niekonsekwencji, na którą zdecydował się producent, która może być jednak myląca i jest związana ze sposobem włączania i wyłączania odbiornika i nadajników. Otóż, żeby włączyć odbiornik, to należy, jak pokazałem przed chwilą, po prostu przytrzymać przez dłuższą chwilę ten przycisk znajdujący się na przednim panelu. Tymczasem, żeby włączyć bądź wyłączyć nadajnik, musimy skorzystać wcale nie z tego przycisku, tylko z takiego znajdującego się tutaj z boku. To właśnie on służy do włączania bądź wyłączania i proszę bardzo. I tego się po prostu trzeba nauczyć i o tym musimy pamiętać. Mikrofony, czyli nadajniki, włączamy i wyłączamy z boku, a ten guziczek służy do czego innego, zaraz Wam powiem, a nadajnik włączamy i wyłączamy przyciskiem na panelu przednim. Tymczasem przycisk na panelu przednim w nadajnikach, czyli w mikrofonach, tu Wam od razu włączę i za chwilę Wam pokażę, służy po prostu do uruchomienia wewnętrznego nagrywania. Znakomita funkcja, która absolutnie nie jest obecna w każdym tego typu produkcie, jest obecna w Rode Wireless Go 2 i to był główny powód, dla którego ja się zdecydowałem na zakup tamtego systemu. Tutaj też to jest obecne, co więcej jest zrealizowane, to znaczy możliwość włączenia nagrywania wewnętrznej pamięci nadajnika jest zrealizowana w znacznie prostszy sposób. Tutaj po prostu sobie przyciskamy przez dłuższą chwilę właśnie przycisk na panelu przednim i za chwilę nam się włącza, już nam się włączyło, nie, za krótko przycisnąłem. Powiedzmy 3 do 4 sekund trzeba sobie przycisnąć i wtedy widzimy, że odlicza nam się licznik nagrywania. I mam tutaj taką ikonkę REC i licznik idzie. W Rode nie ma takiej możliwości z poziomu nadajnika, z poziomu mikrofonu. Żeby włączyć to w Rode, to musimy skorzystać z aplikacji na komputer bądź na smartfon, tam to włączyć i wyłączyć. Jest po prostu albo domyślnie włączone, albo domyślnie wyłączone. Bo Rode działa to tak, że jeżeli włączamy nadajnik, to albo się nie nagrywa wtedy wewnętrznie, albo się nagrywa i jednocześnie oczywiście nadaje do odbiornika i do podłączonego aparatu bądź kamery. To rozwiązanie jest dużo lepsze, dużo wygodniejsze i ma dużo więcej sensu. Do tego produktu w ogóle nie ma zewnętrznej aplikacji, i w moim odczuciu dobrze. Tak szczerze powiedziawszy, ta zewnętrzna aplikacja w Rode jest taką trochę zbędną komplikacją, ale do sposobu ściągania materiału nagranego na komputer to sobie jeszcze dojdziemy. Tymczasem możemy wyłączyć nagrywanie, bo cały czas było włączone. I robi się to w ten sam sposób, czyli przez parę sekund należy przycisnąć ten przycisk na panelu przednim. Będąc wciąż w temacie funkcjonalność, nie sposób nie wspomnieć o jednej bardzo fajnej rzeczy. Otóż nasze etui ładowarka Powerbank ma w środku magnesy, dzięki którym
czy to nadajnik, czy odbiornik wkładane, tak bardzo fajnie zaskakują, zaklikują do środka. Może trochę Wam to lepiej pokażę. O. I ma to, pełni to dwojaką funkcję. Bo oprócz tego, że nam to po prostu nie wypadnie przypadkiem, to styki, które służą do ładowania, są lepiej przytwierdzone do siebie wzajemnie, te w środku i te w nadajniku, czy w odbiorniku. Także bardzo fajne, bardzo sensowne rozwiązanie. Brawo za pomysł. A teraz przejdziemy do kolejnego elementu, w sumie najistotniejszego elementu naszego testu, mianowicie do brzmienia. Jak widzicie, mam na sobie zapięte oba produkty, oba nadajniki, czyli i Rode i Seven Rims. Dzięki temu nagrywają dokładnie tą samą, ten sam materiał, tą samą ścieżkę dźwiękową, a więc będzie to materiał do porównań. Przy tej okazji, że sobie nagrywają tą samą ścieżkę dźwiękową, to troszeczkę Wam jeszcze opowiem o tych produktach, to znaczy o Seven Rims DU30 i o Rode Wireless GO 2. Jak widzicie, właściwie są te nadajniki, to samo zresztą tyczy odbiorników, właściwie tej samej wielkości. To są różnice, to są absolutnie minimalne. Tej samej wielkości, tej samej wagi. Przypinają się też dokładnie tak samo dzięki takiej klamerce tutaj z tyłu. Więc jest to ten sam pomysł, to samo rozwiązanie, zresztą bardzo dobre. Oczywiście producent, zarówno jeden, jak i drugi, zaleca, żeby w tego typu sytuacjach zapinać to odwrotnie, tak żeby na zewnątrz kołnierzyka była właśnie klamerka, klips. No ale tutaj, żeby sprawa była bardziej transparentna, postanowiłem Wam dokładnie pokazać, że mam zapięte oba produkty. Jeżeli chodzi o rodzaj materiałów i jakość wykonania, można odnieść wrażenie, że Rode jest zrobiony z nieco lepszych tworzyw, ale to nie jest wielka różnica i być może jest to sugestia związana z tym, że przedni panel Rode jest wykonany z takiego połyskiwego materiału, być może jest to jakaś pleksa albo coś w tym rodzaju. W każdym bądź razie, jeżeli już się w ogóle czepiać, to różnica jest bardzo niewielka. Warto też wspomnieć, że osłonki przeciwwieczne, które możemy zamontować na naszych mikrofonach, zaraz Wam to pokażę, w przypadku obu producentów są prawie identyczne. Ten Seven Rims jest po prostu troszeczkę większy, ale to znowu nie jest aż taka duża różnica. Tak wyglądają nadajniki obu producentów z założoną osłonką przeciwwieczną, czyli tak zwanym zdechłym kotem. Czas na test brzmienia mikrofonów Lavalier. Być może trochę widać, mam znowu podpięte dwa mikrofony na sobie, a więc nagrywają dokładnie ten sam materiał w tym samym czasie. Ten troszkę większy to Seven Rims, ten troszkę mniejszy to Rode. Czy to dobrze, że mikrofon tego typu jest troszkę większy? Można dyskutować. Ten mikrofon jest zauważalnie większy. O, tutaj może będzie to lepiej widać. Mikrofon Seven Rims jest zauważalnie większy. Natomiast osobiście sądzę, że tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. On i tak jest wystarczająco mały, żeby nie rzucał za bardzo się w oczy, a i tak jest wystarczająco duży, nawet ten mniejszy, żeby generalnie dało się go zauważyć. Mikrofon przypięty w ten sposób zawsze będzie trochę zauważalny, że on jest trochę większy czy trochę mniejszy. W moim przekonaniu jest to właściwie bez znaczenia. Natomiast dużo większe znaczenie ma brzmienie tego mikrofonu oraz jego fizyczna jakość wykonania. Co ciekawe, mikrofon Seven Rims ma grubszy, potężniejszy i potencjalnie po prostu bardziej solidny kabel. No, to jest coś, czego się szczerze powiedziawszy nie spodziewałem, no ale tak właśnie jest. Oba mikrofony są przypięte tutaj w ten kołnierzyk w sposób dokładnie taki, który zaleca producent. Co ciekawe, nie jest to takie ułożenie mikrofonem w kierunku aparatu mowy, tylko bokiem. Mogłoby się wydawać, że to właśnie nie jest najlepsze rozwiązanie, no ale producent tak zaleca i moje doświadczenie jest takie, że to się sprawdza. Natomiast oczywiście takie mikrofony można też zamontować inaczej. To samo zresztą dotyczy tych nadajników, które można sobie przypiąć przy pomocy klamerki czy klipsa. Można je sobie zamontować tak tutaj, powiedzmy sobie tak jak w klapie marynarki i wtedy będziemy mieli inne brzmienie. Pokażę Wam to brzmienie. A więc w tej chwili mikrofony mam przypięte tutaj w sweterek, jeden obok drugiego, bardzo blisko siebie, tak żeby to miało jak najwięcej sensu, żeby zbierały dźwięk w sposób jak najbardziej zbliżony. No i właśnie, możemy sobie porównać brzmienie z poprzedniej części naszego testu, naszego porównania i z tej. I oczywiście w zależności jeszcze od tego,
w jakiej odległości umieścimy te mikrofony, to znaczy czy one będą tutaj, tutaj o, czy będą tutaj, to też będzie robiło różnicę i no, z tym już się trzeba po prostu zapoznać poprzez własną praktykę. I tutaj jeszcze dodam troszeczkę wyprzedzając. Dźwięk, który słyszeliście cały czas, czy to z tego mikrofonu, czy też z tych mikrofonów, zarówno z samych nadajników, jak też z mikrofonów Lavalier, nie był w żaden sposób obrabiany, a jedynie wyrównałem głośność. Dlatego, że głośność tych mikrofonów, czy też tych rekorderów w poszczególnych nadajnikach, tak, w poszczególnych nadajnikach, troszkę się różni. Generalnie Rode daje głośniejszy sygnał, Seven Rims daje cichszy. Jesteśmy na testach plenerowych w tej chwili. Mam tutaj zapięty nadajnik Seven Rims, który przekazuje sygnał prosto do aparatu, ale jednocześnie mam włączone nagrywanie pokładowe, także będziemy sobie potem mogli porównać poziom sygnałów, czyli innymi słowy głośność, pomiędzy ścieżką nagraną w aparacie, a ścieżką nagraną w wewnętrznym rekorderze. Przy okazji sobie zrobimy test zasięgu, porównamy to też z systemem Rode Wireless Go 2, który zapnę w drugiej części, a więc za chwilę, a tymczasem przejdę się kawałek i spróbuję opowiadać być może coś ciekawego, co spróbuję dostrzec w najbliższej okolicy. A przy okazji, ponieważ dosyć wieje, to sobie sprawdzimy, jak dobrze sprawdza się futerko przeciwwietrzne. No idę się przejść i zobaczymy, jaki to ma zasięg. Aha, ważna informacja. Generalnie systemów tego typu nie powinno się chować względem, to znaczy nadajnika względem odbiornika. Raczej lepiej jest, żeby one się fizycznie widziały w miarę możliwości. To nie zawsze jest możliwe i to nie zawsze jest problem, ale generalnie producenci zalecają, żeby raczej nie zasłaniać nadajników względem odbiornika. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Ok, no więc idę sobie i postaram się odejść na odległość mniej więcej 100. Wydaje mi się, że 100 metrów to jest znak zakaz wjazdu na oko. Teraz się odwrócę. Jesteśmy na moje oko w odległości mniej więcej 20-30 metrów. I teraz możemy sobie sprawdzić, jeszcze raz posłuchać, jak tam sprawa się ma z zasięgiem. Idę dalej. Na słyszalność, na to, jak po prostu jakie słychać. No i teraz jeszcze znowu się odwróciłem. Trudno mi powiedzieć, na moje oko jesteśmy jakieś 50 metrów od aparatu. No więc idziemy dalej. Tak, idziemy dalej, odwracam. Okej. No i nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy to już nie jesteśmy blisko 100 metrów w tej chwili. Nie potrafię dokładnie określić tej odległości. Ale idziemy dalej. No, to może nawet jest ich więcej niż 100 metrów. Zobaczymy, jak sobie ten system w tym momencie poradzi. Okoliczności przyrody dzisiaj bardzo ładne. Pogoda wiosenna. Wiatr dość mocny. Dość mocny. Bardzo dobre warunki, żeby przetestować skuteczność futerka przeciwwietrznego, czyli tak zwanego zdechłego kota. Ok, a więc teraz będę sobie spokojnie wracał. Jestem już zwrócony frontem do
naszego odbiornika, tak więc ewentualne zakłócenia związane z niewłaściwą pozycją nadajnika powinny być słyszalne w znacznie mniejszym stopniu, o ile w ogóle. Ewentualne zakłócenia mogą być już spowodowane wyłącznie ewentualnymi problemami w zasięgu, z zasięgiem. A powiem Wam przy okazji, że miejsce, w którym się znajdujemy, jest dość ciekawe, jeżeli chodzi o mapę Szczecina, dlatego że jeżeli pójść by tam dalej, w kierunku, z którego wracam, to natrafimy na ciekawe, bardzo poniemieckie tereny rekreacyjne, dziś już w znacznym stopniu zaniedbane, niestety. Ale kiedyś musiały być bardzo piękne i gdy się pójdzie odpowiednio daleko, natrafi się na taki głaz, na którym z tyłu znajdziemy datę 1936, ale ta data prawdopodobnie jest związana po prostu z rokiem wyrycia pewnej inskrypcji z przodu tego głazu. Ta inskrypcja to jest fragment wiersza jednego z najsłynniejszych niemieckich poetów, Schillera. Niestety nie powiem Wam dokładnie, co tam jest napisane, dlatego że ten napis wykonano w czcionce wzorowanej na runach, która jest dość trudna do odczytania. Ale jest to bardzo ciekawe miejsce, związane najprawdopodobniej z działalnością dawnych niemieckich tajnych stowarzyszeń. I w ten sposób przyszedłem na miejsce, z którego zaczęliśmy nasz test. No i będziemy mieli jakiś punkt odniesienia do systemu RODE, który założę za chwilę i który będziemy mogli sobie porównać właśnie z systemem Seven Rims DW30. No więc druga część z zapiętym transmitterem RODE z systemu Wireless GO 2. Stąd zapewne słychać mnie bardzo dobrze. Idę więc dalej i postaram się znowu coś niezwykle ciekawego opowiedzieć w związku z otaczającymi nas pięknymi okolicznościami przyrody. Chociaż jeszcze w mieście. Okej, idę i wykonuję pierwsze kroki, znowu będąc odwróconym względem odbiornika, a więc właściwie robię coś, czego nie powinno się robić, ale dla celów testowych, dla celów poglądowych możemy sobie na takie coś pozwolić. Odwracam się na wszelki wypadek. Jestem w odległości mniej więcej 20 metrów, a więc stąd powinienem być słyszalny doskonale. Idziemy dalej. Raz. I zbliżamy się znowu gdzieś w kierunku przystanku autobusowego. Powiedzmy, tam się zatrzymam. W dalszym ciągu jestem odwrócony tyłem, co prawdopodobnie widać w tej chwili. Chociaż jestem łapany na dosyć szerokim kącie, więc odległość, której wydaje się być, pewnie jest mniejsza de facto. Znaczy, odległość, której wydaje się być, jest większa niż ta, w której de facto się znajduje. Za chwilę do stanku autobusowego. Parę kroków, czemu 10 minut, 15 kroków. No więc odwracam się. Na moje oko niewprawne rzeczywiście może być to około 100 metrów. Ja się mogę mylić. Postaram się potem jeszcze być może zmierzyć to chociażby krokami te odległości, żebyśmy mieli jakikolwiek pogląd, jaka to może być de facto odległość. Okej, odwracam się, idziemy dalej. Skrzyżowanie. Najdalszy punkt tego testu to właśnie tutaj znajdowałem się przed chwilą z systemem Seven Rims DW30 i okej, wracam w takim bądź razie, już się nie zatrzymując, postaram się cały czas o czymś opowiadać, chociaż muszę Wam się przyznać, że okoliczności, w których się znajduję, nie bardzo podpowiadają mi temat. Nie za bardzo jest tutaj o czym mówić, no ale okej, mogę Wam powiedzieć, że po prawej stronie znajdują się ogródki działkowe, bardzo sympatyczne, bardzo przyjemne. Ptaszki sobie śpiewają, a przed chwilą, być może to zresztą słyszeliście, dało się usłyszeć odgłos koguta.
A więc ktoś tam sobie trzyma kury, być może jeszcze jakieś inne zwierzęta. To są takie ogródki działkowe, które są naprawdę w niedalekiej odległości od miasta do centrum. To jeszcze może jest kawałek, ale jeszcze jest to właściwie ciągle miasto i nie tak prędko się kończy. Szczecin ma to do siebie, że jest miastem bardzo rozległym. Rozleglejszym niż można by sądzić, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców. I często można właśnie natrafić na takie dość spore połacie przyrody w środku miasta. I to, co widzicie w tej chwili, to nie jest przykład tego, o czym mówię. To jest po prostu pas zieleni pomiędzy, właściwie po środku drogi, na pewnym odcinku. Okej, jesteśmy coraz bliżej. W tej chwili na moje oko gdzieś 20 metrów się znajdujemy do aparatu. Już za chwileczkę będziemy w bezpośredniej bliskości. No i gdy tylko dotrę do domu, gdy tylko zgram sobie materiał na twardy dysk, to będę mógł ocenić, a później pokazać Wam, zaprezentować rezultaty tego naszego dzisiejszego testu. No i tyle. Do zobaczenia. Zrobimy sobie jeszcze jeden test dźwięku. W poprzednim teście, w poprzednim materiale, tam gdzie mieliśmy przypięte obok siebie mikrofony, te znajdujące się w nadajnikach oraz te mikrofony lavalier, na pewno zauważyliście różnice w dźwięku. Były one dość wyraźne. No więc zrobimy sobie jeszcze jeden test, w którym mikrofony wbudowane w nadajniki i mikrofony lavalier będą ustawione identycznie. No więc w tej chwili trzymam nadajniki bezpośrednio przede mną. Jest prawdopodobne, że w związku z tym, że trzymam je właśnie w taki, a nie inny sposób, mogą być słyszalne pewne głoski wybuchowe. Innymi słowy, pewne podmuchy wiatru, podmuchy powietrza dochodzące ze względu na pojawianie się zgłosek wybuchowych, mogą być słyszalne bardziej niż zazwyczaj. Jest to jeden z powodów, dla których w takiej sytuacji trzeba albo używać futerek przeciwwiecznych, które, jak słyszeliście, przed chwilą sprawdziły się bardzo dobrze, albo też po prostu trzeba ustawić te mikrofony inaczej, tak, żeby nie dmuchać. A za chwilę test mikrofonów lavalier. Jeszcze króciutki test wspomnianych przed chwilą mikrofonów lavalier, które są trzymane przeze mnie dokładnie w taki sam sposób i w tej samej odległości, co mikrofony umieszczone w nadajnikach, a więc będziemy sobie mogli porównać zarówno, jeszcze raz, brzmienie mikrofonów lavalier oraz brzmienie mikrofonów w nadajnikach. I wtedy będziemy mieli może troszeczkę lepszy pogląd odnośnie tego, na ile to brzmienie się od siebie różni, albo też na ile jest podobne. Czas już na wnioski i podsumowania całych testów i wszystkich dokonanych obserwacji. Otóż moje wrażenie jest takie, że dostając Seven Rims iRay DW30 mamy naprawdę znakomicie wyposażony, bardzo bogato wyposażony zestaw o znakomitej funkcjonalności. Przypomnę, dwa nadajniki i odbiornik, nadajniki z wewnętrzną opcją nagrywania, pokładową, zupełnie niezależną od tego, czy sygnał nam się rwie, czy nie. I znakomitym przykładem był nasz test plenerowy. Jeżeli odejdziemy za daleko i jeszcze się odwrócimy, no to niestety oba systemy pokazywały, że tak nie należy robić. Troszeczkę lepiej sprawdził się tutaj Rode, był może troszkę bardziej odporny na odległość i na odwrócenie, ale tak czy siak w jednym i w drugim przypadku, jeżeli już będziemy zmuszeni do nagrywania w takich sytuacjach, koniecznie należy włączyć opcję wewnętrznego nagrywania. Przypomnę, że w Rode musimy to zrobić za pomocą aplikacji z poziomu smartfona albo komputera. W przypadku Seven Rims możemy to zrobić po prostu przy użyciu guziczka z poziomu hardware'u. Znakomite, znacznie lepsze, dużo wygodniejsze rozwiązanie. Oprócz tego to znakomite etui, które oprócz tego, że jest etui, jest również ładowarką i powerbankiem. Oprócz tego kable, a więc podłączenie do aparatu bądź kamery, do telefonu bądź komputera i dedykowany kabel do ładowania oraz do ściągania danych. Do tego futerka przeciwwietrzne, czyli tak zwane zdechłe koty oraz przede wszystkim dla mnie niesamowita wartość, dwa dołączone mikrofony lavalier, które w każdym innym zestawie, z tego co mi wiadomo, a przynajmniej w Rode, musimy sobie dokupować po prostu osobno.
Co do wrażeń z użytkowania, bardzo pozytywne. Bardzo wygodny w obsłudze produkt. Absolutnie nie można się niczego przyczepić, wręcz przeciwnie, jest po prostu lepiej niż w Rode z powodów głównie tych, o których wspomniałem przed chwilą, czyli po prostu wszystko możemy zrobić z poziomu hardware'u. Mamy ładowarkę, mamy TUI i tak dalej. Już nie będę tego powtarzał. Brzmienie. Jeżeli chodzi o brzmienie, to brzmienie w sumie jest bardzo podobne do tego, co oferuje Rode, szczególnie jeżeli chodzi o wbudowane mikrofony w nadajnikach. Ono nie jest identyczne. W przypadku Seven Rims mamy troszeczkę większą zawartość tonów z tak zwanego niskiego środka. Czy to jest dobrze, czy źle? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że to zależy od wielu czynników. Czasami będziemy mieli wrażenie, że to brzmienie jest troszeczkę takie może kartonowe nie, ale takie lekko ciemniejsze w porównaniu do Rode, ale właśnie w niektórych sytuacjach może to być in minus, a w innych in plus, w zależności od na przykład tembru głosu, w zależności od tego, czy ustawimy ten mikrofon troszkę wyżej, troszkę bliżej, czy pod jakimś kątem, czy nie. I dlatego na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Można powiedzieć, że brzmienie mikrofonów z Rode jest troszkę jaśniejsze i bardziej to widać, bardziej to słychać w przypadku mikrofonów Lavalier. Tam ta różnica jest po prostu bardziej słyszalna. Mikrofon Lavalier z pakietu Seven Rims jest wyraźnie ciemniejszy i ma właśnie większą zawartość tych tonów niskiego środka. I znowu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy to jest lepiej, czy to jest gorzej. Jest po prostu trochę inaczej. Powszechną absolutnie praktyką w świecie dźwięku, nieważne czy dźwięku wideo, czy dźwięku w ogóle, jest, że koryguje się brzmienie mikrofonów. Używa się na przykład equalizerów, czyli po prostu korektorów do dźwięku, korektorów graficznych albo korektorów parametrycznych, których możemy sobie precyzyjnie odjąć danych częstotliwości bądź wzmocnić dane częstotliwości. Staram się opowiedzieć to tak najbardziej obrazowo. Używa się też często procesorów dynamiki, takich jak kompresory, czasami też limitery. W zawodowej obróbce dźwięku jest to po prostu podstawa, jest to abecadło. Jeżeli zajmujecie się wideo troszkę bardziej profesjonalnie, zdecydowanie warto się z tym zapoznać, jeżeli jeszcze do tej pory tego nie zrobiliście. Ale generalnie, jeżeli chodzi o dźwięk, uważam, że to jest dźwięk na bardzo przyzwoitym poziomie, zbliżonym do tego, można powiedzieć, na tym samym poziomie, który oferuje Rode. Odnosząc się jeszcze do tego może troszeczkę gorszego zasięgu i stabilności sygnału w Seven Rims względem Rode, który mieliście możliwość obserwować w teście plenerowym, w praktyce nie będzie to miało większego znaczenia. W praktyce w 99,9% przypadków znajdujemy się w tym samym pomieszczeniu, w którym filmujemy i nagrywamy osoby, te, które mamy do nagrania. Bardzo rzadko się zdarza, żeby odchodziły dalej niż na kilkanaście metrów i zazwyczaj jesteśmy też w bezpośrednim kontakcie wizualnym. A więc w takich warunkach nie będzie to miało praktycznie żadnego znaczenia i powinno to działać bardzo dobrze, normalnie. Warto jeszcze dodać odnośnie możliwości ładowania, bo to nie jest tak, że jesteśmy skazani tylko na tą dedykowaną ładowarkę i musimy ładować tylko przy użyciu tego urządzenia. Otóż nie. Podłączając jakiekolwiek źródło powszechnie stosowane zasilania USB, czy podłączając po prostu do komputera, też będą nam się te nadajniki bądź odbiornik ładowały. Jak najbardziej. Możemy zatem na pewno skorzystać z zewnętrznego powerbanku i z zewnętrznej ładowarki do telefonu. No i przy okazji, tak jak mówię, podłączając nawet po to, żeby ściągnąć pliki na komputer, też będzie nam się ładowało. Odnośnie ściągania plików na komputer. Po prostu pojawia się to jak zewnętrzny nośnik pamięci. Tak to widzi system naszego komputera, a więc zwyczajnie sobie otwieramy folder z napisem REC, zaznaczamy pliki, ściągamy do wybranej lokalizacji i to wszystko. W przypadku Rode nie ma tak dobrze. Gdy go podłączamy, to wtedy jeszcze komputer go wcale nie widzi. Żeby go zobaczył, to musimy otworzyć aplikację. I po chwili wtedy rzeczywiście wszystko już widzimy. Tam z poziomu aplikacji jeszcze musimy sobie zaznaczyć, które pliki chcemy ściągnąć na komputer, a tak dokładnie to wyeksportować, bo to się nazywa eksport. I potem robimy sobie eksport, wybieramy jeszcze jakieś parametry jakości, bo tam można sobie wybrać.
No i robiąc eksport, musimy jeszcze parę chwil poczekać, aż on tam do wskazanej lokalizacji wyeksportuje. A więc chociaż ta aplikacja ma swoje zalety, ale dzisiaj przecież nie o tym, to jednak uważam, że to rozwiązanie takie bardziej naturalne, zastosowane w produkcie Seven Rims, jest wygodniejsze i ma po prostu więcej sensu. Ale żeby nie było tak wyłącznie słodko, wspomnę też o tym, co mi się niekoniecznie podoba w tym zestawie. O jednej rzeczy już wspomniałem, jest to mianowicie niekonsekwencja, jeżeli chodzi o sposób włączania nadajników i odbiornika. Przypomnę, nadajnik włączamy przy użyciu przycisku na panelu przednim, który swoją drogą nazywa się po prostu mode, mode. No więc przyciskamy przez dłuższą chwilę, żeby włączyć i potem tak samo przyciskamy przez dłuższą chwilę, żeby wyłączyć. A przycisk z boku, a dokładnie dwa przyciski, służą do tego, żeby wzmocnić bądź osłabić poziom sygnału wychodzącego. O tym wcześniej nie wspomniałem, warto o tym wiedzieć. Sygnał ustawiony domyślnie na zero jest wystarczająco mocnym sygnałem, ale w razie potrzeby możemy sobie to jeszcze zmienić i wyregulować. Natomiast w nadajniku ten przycisk nie służy do włączania i do wyłączania. On nazywa się tutaj REC i jak sama nazwa wskazuje, służy on wyłącznie do tego, żeby sobie włączyć bądź wyłączyć wewnętrzne nagrywanie. A włączamy właśnie ze takim bocznym przyciskiem, który oprócz tego, że służy do włączania i do wyłączania, służy też do zmutowania, czyli do wyciszenia jak gdyby tego źródła sygnału. Kiedy sobie klikniemy i klikniemy funkcję mute, to wtedy nic nie słychać. I żeby znowu coś było słychać, żeby on nadawał, no to musimy to odkliknąć. Teoretycznie nie powinna zdarzyć się taka sytuacja, żeby to kliknąć przypadkiem. W praktyce myślę, że może się kiedyś zdarzyć i dobrze jest mieć to na uwadze i po prostu obserwować ekran, czy tam nie świeci się właśnie odpowiednia ikonka odpowiedzialna czy związana z działaniem danej funkcji. Również kwestią, która mnie troszkę zaniepokoiła, jest pojawianie się takiego świerszczyka. Posłuchajcie, co mam na myśli. Ten świerszczyk pojawia się wtedy, i to nie zawsze, gdy nagrywamy na wewnętrzną pamięć w nadajniku. I co ciekawe, świerszczyk pojawia się tylko w jednym z nadajników, w drugim nie. Myślałem, że może ma to związek z tym, że w tym samym czasie, kiedy nagrywałem, miałem też włączony nadajnik systemu Rode, ponieważ one pracują na tym samym paśmie. Teoretycznie mogło dojść do jakichś zakłóceń, ale ten trop okazał się tropem błędnym. To nie tak. Działanie osobnego nadajnika z innego systemu nie miało żadnego wpływu. Czasem po prostu to się pojawia, a czasem nie i nie wiem, co jest tego powodem. Jak wspomniałem, w drugim nadajniku to zjawisko się nie pojawiło. W praktyce jest on na tyle cichy, na tyle niskim poziomie, że właściwie nie powinno mieć to większego znaczenia. To nie jest tak, że nam to zepsuje dźwięk. No ale sam fakt, że coś takiego się pojawia, nie jest najlepszą informacją. Być może jest to związane po prostu z kontrolą jakości u producenta, nie wiem, tylko i wyłącznie mój domysł. I wreszcie dochodzimy do jednej z najistotniejszych rzeczy, a mianowicie do ceny. Otóż cały ten zestaw, tak bogato wyposażony i tak przyjazny w użytkowaniu, dostajemy za 1099 zł. Gdy jakiś czas temu kupowałem mój zestaw Rode, to musiałem za niego zapłacić w sumie około 2000 zł. Pamiętajmy, że musiałem sobie dokupić mikrofony Lavalier, bo w zestawie nie było i nie było żadnej formy ładowarki. A więc 1099 zł za tak znakomicie wyposażony zestaw, tak bogaty i jak wspomniałem już wcześniej, ale dobra, okej, powtórzę się, tak w sumie dobrze działający. Uważam, że to jest znakomita propozycja i gdybym dzisiaj kupował sobie zestaw tego rodzaju, no, prawdopodobnie Seven Rims byłby na samym szczycie, jeżeli chodzi o różne inne możliwości na rynku. I to tyle. Jeszcze raz serdeczne podziękowanie dla sklepu Mitoja, który udostępnił nam cały ten zestaw do testu. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli lubicie mój kanał, to polubcie film, zasubskrybujcie kanał. Możecie mnie też wesprzeć i wesprzeć rozwój kanału poprzez postawienie wirtualnej kawy albo wsparcie poprzez serwis Patronite. Dzięki serdeczne, do zobaczenia. Cześć.